Artur Osak z Fundacji Gniazdo. Panie Arturze, tutaj kolejny zlot. Taka impreza, która cieszy się powodzeniem, chyba największym z tych wszystkich, które organizujecie. Około 150 pojazdów różnej maści, samochody osobowe, motocykle i rolnicze. Tak, mamy już dzisiaj piątą edycję. Z roku na rok coraz więcej nas tutaj odwiedzających, ale wystawiających też odwiedza. Zrobiliśmy 120 pakietów powitalnych i nam brakło, więc ja myślę, że tych pojazdów naprawdę może być dużo, dużo więcej niż nawet 160. Ja niestety nie jestem w stanie policzyć, bo tutaj wszystko trzeba poogarniać, ale mam nadzieję, że z roku na rok właśnie coraz większa ekipa ludzi przyjeżdża z takimi fajnymi rzeczami, jakie mają w garażach pochowane, czyli motorki, motorowery, motory, samochody i ciągniki. I bardzo mnie to cieszy, że ludzie chcą i chcą pokazywać, bo to jest coś fajnego, coś wyjątkowego, że ktoś ma jakąś pasję i tak jak mówię, chciałby tutaj przyjechać jeszcze się nią zaprezentować. Bo to nie tylko powiat raciborski, ale Włodzisław Skierbnicki z Kędzierzyn, z województwa opolskiego też tutaj ściągają ludzie. Tak, ale mamy też i gości z Czech. Przyjechała cała brygada z nowych chłopaków. W tamtym roku pierwszy raz się pojawili. Chyba im się spodobało. I w tym roku również są Czesi, więc tak jak już mówię, drugi rok możemy mówić o międzynarodowym zlocie pojazdów zabytkowych na ruinach Pałacu Sławikowych. A co Pana zdaniem to ma w sobie, że to tu tak ściąga tych ludzi? Wypracowaliśmy sobie markę, bo tak naprawdę muszę się przyznać, zlot miał być tydzień temu, ale wszyscy mi odracali. Nie wygra z Kietrzem, ale chcemy do Was. Więc ja się dostosowałem do terminu takiego wolnego, że w powiecie raciborskim nie odbywają się inne takie większe imprezy i przenieśliśmy to na dzisiaj i powiem szczerze, że jestem sam bardzo mile zaskoczony ilością pojazdów, które na dzisiejszy zlot się pojawiło. Bardzo mnie to cieszy, bo tak jak mówię, my pracujemy, my ciężko robimy, żeby to wszystko tutaj ogarnąć, łącznie z gminą i myślę, że ruiny Pałacu Sławikowie już są marką samą w sobie i na terenie powiatu raciborskiego no, są już taką rozpoznawalną miejscowością turystyczną i miejscem turystycznym, gdzie można nawet wypocząć, bo tak jak co niedzielę też otwieramy pałac dla turystów. Okej, dziękuję. Dziękuję również.